Cześć, jestem Piotr Kwaśniewski, obrońca Wigier Suwałki i dzisiaj będę odpowiadał na Wasze pytania. Łukasz Budziłek, z kim teraz jeździsz na treningi? Pozdro. Ja Łukasza też oczywiście pozdrawiam. W tamtej rundzie, jak był, często z nim jeździłem na treningi praktycznie zawsze. A w tym momencie jeżdżę zazwyczaj z Damianem Węglarzem, bądź czasami zdarza się, że z Serkiem Pilipczukiem jeżdżę. Czy lubisz fanatyków Wigier i jak mija w Wigrach? I jak się czujesz tu w naszej miejscowości? Czy zamierzasz zamieszkać w Suwałkach na stałe? Fanatyków Wigier oczywiście lubię, tak jak każdych fanatyków, którzy są, czy to było w Kluczborku, czy w Gliwicach. Lubię, jak przychodzą na mecze, bo to zawsze pomaga. Jak mija w Wigrach? Na pewno czas spędzony w Wigrach jest dobry. Chłopacy są super, atmosfera w drużynie jest super. Treningi też są przyjemne, także nie ma na co narzekać. Jak się czuję w naszej miejscowości? No czuję się dobrze, akurat przyzwyczaiłem się już przez te pół roku, jak tutaj jestem. Do mrozów też się akurat zdążyłem przyzwyczaić, także nie ma problemu. A czy zamieszkam na stałe? No ciężko mi powiedzieć, bo nie wiem, co będzie za 5, 10, 20 lat. Wolałbym na pewno zamieszkać bliżej rodziny, bo akurat w tym momencie mieszkam daleko, na drugim końcu Polski, także nie wiem, co będzie, nie będę się deklarował, czy zostanę tutaj na stałe. Czy pamiętasz mecz Wigier z MKS Kluczbork w poprzednim sezonie w Suwałkach i dlaczego? Tak, pamiętam. Akurat pierwsza moja wizyta nie była tutaj ta jedna z przyjemnych, bo przegraliśmy ten mecz 2-0. Pamiętam, że Damian Kądzior strzelił na bramkę ładną z rzutu wolnego, a drugą bramkę Kamil Zapolnik strzelił. Na jakiej pozycji zaczynałeś grę w piłkę nożną i jak się mieszka w Suwałkach? No, piłkę nożną zaczynałem, można powiedzieć, taki krótki epizod miałem na bramce, ale gdzieś poczułem, że to nie jest to, że wolę strzelać bramki i gdzieś przesunąłem się na napastnika, zaczynałem, przez większość czasu grałem. No i potem gdzieś stopniowo zacząłem się cofać przez pomocnika, no i teraz kończę akurat na obronie, ale jeżeli mam być szczery, nie przeszkadza mi to i czy na obronie, czy na pomocy mogę grać, także nie sprawi mi to żadnego problemu. Pochodzisz z Gliwic, a tam jak wiem, miasto jest podzielone przez kibiców Piasta i Górnika Zabrze, a ty komu kibicujesz prywatnie? No ja akurat grałem przez dobre kilka lat w Piaście Gliwice, także prywatnie kibicuję Piastowi, śledzę ich wyniki i mimo wszystko życzę im jak najlepiej. Mam nadzieję, że utrzymałem się w Ekstraklasie. Mimo to, że mieszkam w dzielnicy, która jest za Górnikiem Zabrze, to mimo wszystko jestem z Piastem Gliwice. Czy jesteś z tych Kwaśniewskich? No akurat tego pytania się spodziewałem. Ale muszę od razu powiedzieć, że nie jestem, chociaż zawsze się pojawia to pytanie, czy ty od prezydenta, czy nie od prezydenta, ale nie jestem. Piotrek Kwaśniewski to akurat do prezydenta nie ma to nic wspólnego. Kim jest dla ciebie kibic? Pozdrawiam. No kibic na pewno jest dla mnie ważny, bo gdy przychodzi na mecze, wspiera swoją drużynę, kibicuje, pomaga i tak naprawdę mecz z udziałem kibiców jest na pewno lepszy, lepiej się gra, gdy oni są, a gdy ich nie ma. Ile czasu musiałeś poświęcać dziennie dla piłki? Pozdro. Ja również od razu pozdrawiam. No, dziennie to musiałem tak poświęcać czasem do dwóch treningów, gdyż chodziłem do klasy sportowej Piasta Gliwice i tak naprawdę treningi były i rano, i po południu, także no dwa treningi dziennie to było tak na porządku dziennym. Siema, pozdrów. Pozdrawiam oczywiście. W jakich klubach grałeś i czy miałeś inne propozycje na rundę wiosenną? No akurat przygodę swoją rozpoczynałem w dzielnicowym klubie EUT z Łabędy, gdzie jestem wychowankiem. Później Piast mnie wypatrzył i akurat chcieli, żebym do nich dołączył i tak jak mówię, przez potem najbliższe kilka lat grałem w Piaście Gliwice. Po jakimś czasie stwierdziłem, że chcę pójść na wypożyczenie i w minionym sezonie broniłem barw MKS-u Kluczbork, także ten czas w tym MKS-ie Kluczbork też nie był zły. No i aktualnie jestem w Wigrach, także te cztery zespoły aktualnie są w moim gdzieś przygodzie z piłką. A jeżeli chodzi o propozycje, to nie miałem, a moim zamysłem było zostanie w Wigrach. Czy lubisz na przykład wyjść na miasto w Suwałkach, czy podobają się Suwałki? Suwałki oczywiście mi się podobają, jest gdzie wyjść, są restauracje, jest galeria, także gdybym miał porównywać miasta, w których byłem, to Suwałki akurat są takim miejscem, że można gdzieś miło czas spędzić, także czekam też, może jak się zrobi cieplej, to będzie można pójść nad jezioro z dziewczyną, także nie ma problemu. Czy miałeś dobre oceny w szkole? No akurat ze szkołą była sytuacja taka, że musiałem dzielić treningi ze szkołą i gdzieś powiedzmy miałem ten tok indywidualny, ale oceny w szkole nie były złe, można powiedzieć, że były bardziej dobre niż złe, a maturę także zdałem, więc myślę, że nie było z tym problemu. Strzelisz w okienko z rabony z połowy boiska. No jest to trudne zadanie, może gdybym potrenował, to za jakiś czas mogę spróbować. Także nie obiecuję, ale jeżeli postarałbym się, potrenowałbym, to mogę przyjąć to wyzwanie.
Dziękuję za wasze pytania. Często padało pytanie, kiedy Robert Obst, także ja do następnych pytań nominuję akurat Roberta Obsta. Mam nadzieję, że sobie poradzi, a będzie na pewno dobrze.